Cześć, dzień dobry, witam się z Wami standardowo. Puk kawcią. Stoję przy oknie. Uskuteczniam monitoring osiedlowy, a to dlatego, że czekam na szambiarę. Nas, no taki mamy klimat, że trzeba dzwonić po szambiarę. I od piątku generalnie jest ciężko. Więc wyobraźcie sobie, że w poniedziałek jest już mega ciężko. Nie używaliśmy zmywarki, nie korzystaliśmy z pralki, więc wszystkiego mam w opór. Kuchnia, nawet nie chcę się patrzeć w stronę kuchni. Nawet tam, wiecie, trochę zmywałam na zasadzie. Nalałam wody do miski, najpierw obmyłam w płynie, potem trzeba było gdzieś tą wodę wylać, żeby mieć czystą wodę, żeby znowu to opłukać i tak w kółko, i tak w kółko, ale na długą metę to jest, powiem Wam, porażka, no bo no zlewy nie umyję, no bo jednak leje się woda i tak dalej. No ale to jest generalnie nie pierwszy i zgaduję, że nie ostatni raz, kiedy właśnie tak się dzieje. I ja nie wiem, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio mam coś takiego, że ja nagrywam, coś tam do Was gadam, nagrywam, ale koniec końców dochodzę do wniosku, że ja nie wstawię tego, bo jakby mam takie przeczucie, że dużo osób tego tak naprawdę nie zrozumie, więc generalnie i po co? Nie wiem, coś takiego mam, że nie chce mi się wielu rzeczy po prostu wstawiać. No i nie wiem, wstawiałam czy nie wstawiałam, w każdym razie powtórzę. Między innymi dlatego ja też jakby pozwalam sobie na ten komfort posiadania większej ilości rzeczy, bo no czasem zdarza się właśnie taka sytuacja, że musimy czekać na szambiarkę, więc no ja też nie mogę na przykład, wiecie, mieć idealnie wyliczonych, nie wiem, gaci, spodni, bluzek, szczególnie dla dziewczyn, no bo wiecie, jak to jest z dzieciakami, każda rzecz idzie po prostu do prania, czasem po połowie dnia, czasem na koniec dnia. I tak, ja wiem, ktoś powie, że można zawsze pomyśleć wcześniej i zadzwonić. Tak, tylko wiecie co, ja ciężko jest tutaj jakoś tak się idealnie strzelić, bo nie przewidzicie, czy zgłoszeń będzie więcej czy mniej. Najczęściej my dzwonimy i na przykład szambiarka potrafi przyjechać tego samego dnia albo po prostu na następny dzień, więc jakby tutaj nie ma problemu. A nie przewidzimy, kiedy tych zgłoszeń jest naprawdę tak dużo, że nie wiem, trzeba dzwonić dużo, dużo wcześniej, parę dni wcześniej. No tutaj akurat też naniósł nam się weekend, więc no jakby trochę to się mu przyciągnęło. Ale wiecie, może dojść do różnych sytuacji, typu pralka się popsuje. Więc no ja wolę mieć trochę więcej, co by właśnie mieć ten komfort psychiczny. I tak, generalnie mój humor mega fantastyczny. Chociaż jest lepiej, szczerze mówiąc, niż wczoraj, bo wczoraj już w ogóle chciałam powiedzieć, że ja biorę urlop, wyjeżdżam gdzieś sama i wyjeżdżam tylko po to, żeby sobie leżeć w ciszy i nie wiem, czytać książkę. Naprawdę miałam jakiś taki zjazd. Nic się nie stało. Od razu mówię, że nic szczególnego się nie stało. Po prostu to był dzień jak codzień, ale jakoś tak czułam, że głowa mi zaraz strzeli. I tutaj też dużo osób mówi, że to po co dzieci? Przecież wiadomo, że dzieci wiążą się z jakimś obciążeniem dla głowy. Niby tak, ale też znowu tego nie przewidzicie. Może być różnie. Ktoś może jakby w ogóle na to nie reagować. Ktoś będzie reagował bardzo mocno, ale nie stwierdzicie tego, dopóki nie znajdziecie się w tej konkretnej sytuacji. Zatem co? Ja może pozgarniam jeszcze jakieś tam suche rzeczy sprzed paru dni, ho, 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 ho. Tak, to u nas czasem ten żarcik, że zrobienie prania tam półtorej godziny, wywieszanie prania 15 minut, zgarnięcie suchego prania tydzień, czasem to pasuje. Ja nie będę Wam mówić, że nie. Więc piję kawcie, idę na dół, zobaczę, co mogę zrobić i czekam. Cierpliwie czekam, czekam, czekam i czekam, aż przyjedzie szambiarka. Wszystko się kręci. Ja przyszłam wlać jeszcze płyn do płukania i mężu mi przywiózł chyba 6.
powiedział, że były po eurasku, więc się skusił. Wiecie jednak, małżeństwo z żoną cebulą do czegoś zobowiązuje. On nie pachnie jakoś może mega mocno, ale wiecie, zawsze wleję go trochę więcej. A jeśli chodzi o te sorry, to zużyłam te dwa i ja jednak nie dołączam do grona ludzi, którzy szczególnie się tymi płynami zachwycają. Okej, chyba nie jest najgorzej. Mamy godzinę 12. Pranko zrobione, zmywareczki dwie już poszły. Ja podszykowałam sobie wszystko do moich ciastek, które podrzucę pod drzwi i ucieknę. Standardowa akcja. Trening zrobiony, średnio, szczerze mówiąc, dzisiaj chciało mi się ćwiczyć. Ale mówię, no spróbuj. Jak naprawdę uznasz, że to nie to, to przestaniesz. Więc takie 28,5-29 minut poszło. Zaraz kończę robić ciacha. Lecę podzielić się jedzonkiem i jedziemy do domu, bo już nas trochę nie ma. Zakupy w Biedronce mnie przeczołgały. Odgrzejemy obiad i... Śniadanko gotowe. Dzisiaj mamy płatki jaglane, jogurt naturalny, masło orzechowe i do tego trochę owoców. Myślę, że te śniadanka niedługo znowu będą gościły u nas bardzo często, bo wchodzimy w ten sezon owocowy. Ja widzę tutaj pyszne maliny, truskawki, poziomki i po prostu całą masę innych pyszności. Wiem też, że była rozmowa o tym, co jest lepsze, czy płatki owsiane, czy płatki jaglane. Ale moje dziewczyny akurat wolą płatki jaglane i to w ogóle jest taka rzecz, o którą Lila sama się dopomina, że ona by to zjadła, zatem ja im podaję i życzę smacznego. U mnie była dobra godzina przed laptopem z rana, więc teraz zajmujemy się czymś fajnym, będziemy robić wydzieranki, wyklejanki. Tu zaangażowałam dziewczynki, żeby porwały karteczki. O matko, jakie ciupcie! Piękne. I potem będziemy wyklejać. Każdy zrobi sobie jakieś wzorki. Podzieliłyśmy się tutaj zadaniem. Także pracujemy. I generalnie mam plan dzisiaj więcej zrobić, bo chciałabym jutro po pierwsze jechać na kulki z dziewczynkami, bo musimy i tak jeszcze podpisać umowę. A po drugie chciałabym nagrać Wam jutro film z takimi polecanymi zabawkami dla dzieci. Dzisiaj pogoda jakoś wybitnie nie odstrasza, więc my wyszłyśmy sobie na dwór. Jeśli mam być szczera, wyczekuję tego lepszego momentu. Nie wiem, czy to jest etap buntu, czterolatka. Być może, w każdym razie nie jest lekko. Ja sobie poćwiczyłam, od razu jest mi lepiej, trochę jakby zeszło wszystko ze mnie. I powiem Wam, że nie chcę oczywiście też zapeszyć, ani powiedzieć tego jakoś o złej godzinie, tak to się chyba mówi, ale zaczynam być zadowolona z efektów ćwiczeń. Ja chcę jeszcze wyjść trochę dokończyć na dworze, póki świeci słońce, więc wymyśliłam takie przyspieszone szukanie jajek.
Porozkładam ich trochę. Dziewczyny będą szukać. Dokończę taką rynienkę robić i grzeję obiad. No bo no zobaczcie, żal by było naprawdę nie wykorzystać takiej pogody. Generalnie ziemia jest dosyć wilgotna, więc niestety robale wychodzą. Ale jakoś tak w rękawiczkach mam trochę mniejsze obawy przed włożeniem ręki do ziemi. Tak jakoś nie grzebię w środku, tylko raczej wyciągam to, co jest na zewnątrz. No ale widzę robactwo, nie krzyczę, więc mamy postęp, ale w życiu bym nie wzięła w palce robala. Pomyślałam, że przyjdę na chwilę na górę i pokażę Wam nieco książek, bo jakoś tak mało książkowego kontentu u mnie. Teraz czytam Życie jest zbyt krótkie i ja tej autorki czytałam już chyba dwie książki z tego, co kojarzę i widziałam właśnie, że ona napisała To tylko przyjaźń, coś takiego i jak czytałam opis, to zastanawiałam się, czy to nie jest ta historia, bo po prostu wydawała mi się mega podobna, ale nie, tam był strażak. A tutaj jest prawnik i vlogerka, hu hu hu, jaki znajomy temat. Ale jakby motyw jest ten sam. Chcą, ale nie mogą. W każdym razie no, jest jakaś taka pocieszność w tej książce. Na pewno wyczytałam przesłanie, że trzeba wyciskać życie, bo nie wiadomo, ile ono tak naprawdę będzie trwało. I uszykowałam sobie tutaj małą kolejkę książek do przeczytania. Ta jest chyba dość stara, tak, 99 rok. I ja powiem Wam, że lubię czasem takie starsze historie, bo one są pozbawione całej tej takiej multimedialnej otoczki. Wydaje mi się, że też tutaj dialogi, które się toczą, są jakieś takie bardziej autentyczne. Więc przeczytam z wielką przyjemnością coś, co powiedziałam, że przeczytam wiosną, czyli Cudowna wiosna w Olszowym Jarze. Widziałam, że jest jesień, zima i lato, więc może po prostu będę sobie dokupować kolejne części. Zobaczymy. I wzięłam jeszcze taką Race po szczęście. To będzie taka moja kolejeczka książek. Myślę, że gdzieś tam pomiędzy wtrącę też jakąś książkę innego typu. No bo tak jak Wam mówiłam, chcę po prostu spróbować też czegoś innego. I tutaj mamy akurat Race po szczęście nad jeziorakiem. Jeziorak, to mi coś mówi. No, w każdym razie te książki z czwartej strony często pojawiają się w promocji za 8 albo za 7,90, więc daję Wam taki znak. Dzisiaj Dalucha robi kawkę, pstryk. Super. Czekamy. I drugi, środkowy, nie ten, obok. O, ten i pyk. Brawo! I co dalej trzeba? O, ma buzię, bardzo ładnie. To nie buzia. No to śminka, faktycznie. To nie buzia. No i co dalej? Trzeba to podklejać. Trzeba to. Obtuszka ułożyć. Teraz. Zobacz, masz minkę. Też masz minkę? Tak, jak ta. A teraz ptaszek. Gdzie mam? A florek gdzie będzie? Na dole. Na dole zawsze. Twój. Ma. Nie trzeba się bać. Twój. Ja kocham cię, żadą. Nie trzeba się bać. Naprawdę jestem. A może rączka? Kawa.
jest taki klimat, że jeszcze na szybkości nagrałam film, czyli przegląd zabawek, gier dla dzieci. Bo na zajączki to już raczej nie, gdzie wiem, że dużo osób też kupuje jakieś takie konkretniejsze rzeczy, ale może na dzień dziecka coś kogoś zainteresuje i będzie chciał kupić, tym bardziej, że te gry, rzeczy nie są drogie. Tak, ja wygrzebałam plecak, bo ćwiczymy przed szkołą noszenie plecaków. Dalia w sumie dopiero będzie szła do przedszkola, ale wiecie, Lila już dwa razy jeszcze Mikołaj do niej przyjdzie i zacznie chodzić do szkoły, więc mówię, że powolutku musimy ćwiczyć to chodzenie z plecakiem. Więc popakuję im prowiancik, bo jedziemy na kulki. A jedziemy, bo ja chcę podpisać umowę i wpłacić zaliczkę na urodziny Dalci. Początkowo był plan, że robimy imprezę z jakimś malowaniem buziek u nas na dworze. Ale zastanawiałam się nad tym i doszłam do wniosku, że w razie brzydkiej pogody, czyli deszczu, my skończymy na 70 metrach z 11 dzieci. A to nie byłby dobry pomysł, oj, nie byłby dobry pomysł, do tego jeszcze rodzice, więc nie, mówię, zapłacimy, zrobimy imprezę na kulkach, a jeśli będzie ładna pogoda, to po prostu potem możemy jeszcze zaproponować przyjazd do nas na jakiegoś grilla czy coś, przygotujemy się pod tym kątem, więc ja idę pakować prowiant i spadamy. Dawno nie było takich wieczornych pogadanek, więc zmieńmy to trochę. Ja już mam, że tak powiem, fajrant w sumie dosyć długo, po 45 minut tak sobie chilluję. Dokończyłam jeszcze tylko film. W sumie kolację zjadłam wcześniej, tak około 6 i naprawdę czuję się tak pełna, że już raczej nic nie zjem. Ewentualnie dopcham Milky Way'em. Chociaż na słodkie też mam raczej mam ochotę, że sobie pod kocykiem ze skajką i będę czytać książkę. Wziąłam ją nawet na kulki, ale no po prostu nie było za bardzo chwili, żeby przysiąść do niej, bo albo chciałam wykorzystać to, że jesteśmy, wiecie, na placu zabaw z dziewczynami, albo po prostu załatwiałam sprawy, typu właśnie ta umowa, ogarnęłam od razu zaproszenie, wysłałam do wszystkich, co by po prostu poinformować wcześniej gości, że są zaproszeni. Więc przepraszam. Taką mamy sytuację. Ostatnio znowu czuję takie przesilenie, już po tej 20 jestem jakaś taka zmęczona, ale znowu jak kładę się do łóżka, to nagle sen coś nie chce przyjść. Nie wiem. No ale myślę, że poczytam chwilę, odpalę sobie jeszcze jeden odcinek House'a i pójdę na górę. Także taki jest plan. Chyba coś dobrego.